Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Core Keeper. Moi najdrożsi, słuchajcie, poza odcinkiem troszeczkę pokopałem sobie. Niedużo. Połowiłem rybki, jakieś tutaj mam jakieś. Zjadłem sobie coś i znalazłem parę rzeczy, które chciałbym Wam pokazać. Otóż kopałem sobie, jak widzicie tutaj na mapce, kopałem sobie w ten sposób i tam gdzieś, a później od spodu. Tak sobie szedłem gdzieś i tutaj doszedłem i od spodu zobaczyłem jakiś taki jakby ołtarz. Więc wykopałem sobie drogę w dół po prostu do tego ołtarza i tam jakiś leży, moi drodzy, jakiś skarb, kryształ? Dlatego chcę zobaczyć go. O, zobaczcie. Jestem tutaj. Ustawiam sobie tutaj jakieś... Nie chcę tutaj, no to tutaj postawimy. Nie chcę tutaj, to tu. Ustawiam sobie jakieś właśnie... Nie wiem, co tutaj się kładzie na to. Mogę na to postawić? Mogę pochodnie postawić. A postawmy na te pochodnie, o. Coś się stanie? Nie, nic się nie stało. Dobra. Ale zobaczcie, ile mam owoców tych dobrych. Tych serduszkowych, co dają życie. Bardzo fajnie. No też... Wezmę je, oczywiście. I ten kryształ, muszę zobaczyć, co to jest za kryształ. Ej, co ty walisz, ten posąg? Bo on mi się naprawdę przyda. Pewnie. I mogę... Golden Heartberry. To jest jak... Can be cooked. Czyli to jest to samo, tylko złote. Szkoda, że nie mam nasionka na to. O ja... To by było coś pięknego. W ogóle mam takie, o, kamienie. A właśnie! Jeszcze inna rzecz. Już wam pokazuję kolejną rzecz. Gdzie to było? Kopałem w prawo. Muszę na mapce zobaczyć. Tutaj. Kopałem w prawo sobie. Szukając cyny. I znalazłem kolejną miejscówę. Pamiętacie te garnki, ale tutaj jest skrzynia. Więc rozświetlimy sobie to miejsce. Troszeczkę. Tam później sobie zbierzemy te... Albo na końcu, dobra. Rozbijmy te garnki. Z powrotem postawię. Zobaczymy, co nam wypadnie, bo ja jeszcze teraz nawet nie patrzałem, co tam wypadło. Earplate. I otwórzmy tą skrzynię. Broken Core Idol. Ancient Coin. Copper Barry. Ancient Gemstone. I Stone Skin Potion. O kurka! To wszystko nam się przyda. Do walki może z bossem. Salty Elixir daje przez minutę 34 armora. Wow. Ej, czy ja mogę zabrać ją? Mogę wziąć skrzynkę Asian. Słuchajcie, no i tutaj nawet w ogóle te mury mogę rozwalać i brać. Ale od razu, jak już tutaj jestem, to widzę, że tam coś się świeci. Że tylko podlecimy tam do góry, zobaczymy, co tak się świeci. Czy to cyna? Nie, to miedź. No już dobra, już miedź to niech jest miedź. Ale no, same cuda widzicie. Same cuda znaleźliśmy. Także skrzynka na cuda. I sobie ją postawimy tutaj. Ok, i do tej skrzynki będziemy wkładać takie luty jak Ancient Coin, Broken Core Idol, Stone Skin, Earplate. Czy ja coś takiego? Ja miałem jakiś taki. Coś takiego, co. Squarish Earring Plate. Czekaj, może ja to mogę ubrać. Ancient Gemstone to my chyba mieliśmy, prawda? Już jakieś. Tak. Dużo mamy ich. Mam więcej Irona. Bardzo dobrze. Możemy przepalić ten Iron. Świetnie. Czy ja to mogę założyć?
No nie mogę, może z tego mogę zrobić później kiedyś jakiś no kolczyk. Dobra, inne rzeczy trzeba poukładać do szafek, do skrzynek. Tutaj trzeba przepalić za moment jeszcze ten. To weźmiemy Golden Hardberry. Kurczę, musimy to ugotować. Golden Hardberry z innym innym hardem. Co nam wtedy to da? Nie to. Co nam to da? Jakiś mega hard, kurczę. Sałatkę z jagódek. Mega sałatka z jagódek. O, i to też możemy oddać. Co też możemy oddać? I co powstało? Rare Hardberry Pudding. 62 życia. Melee damage for one. 24% melee damage. O Jezu, ja tak przygotowany mógłbym iść na bossa. Wiecie co to znaczy, nie? Skin potion. To. Co mi jeszcze daje? To daje mi health, to daje mi dodge. To daje mi armora. Jeszcze jakbym mógł szybciej chodzić. Coś dawało, żeby szybciej chodzić, prawda? Jakieś jedzonko. Czekajcie, co daje na speeda? Movement speed. Spicy tulip salad. Spicy tulip salad daje mi na minutę szybciej biegam. Przez minutę tylko. A to? To? Na minutę spicy pepper wrap. Też przez minutę. 21, a to? Też 21, czyli to jest to samo. Czyli tulipan, ten spicy, czyli tej bomb, to. To daje movement speed. Tylko, że to jest minuta. Z rybką daje movement speed na minutkę i dodge chance. Okej. Okay. Czyli to. Tak. To. To daje dodge chance też. Kurczę, na minutę daje skin push. Wiecie co, ja bym bardzo chciał spróbować teraz podejść do tego. Jednego z tych potworków. I spróbować go rozwalić. Może by mi się udało pokonać bossa. Kurczę, nie wiem, trochę boję się, że zużyję te wszystkie rzeczy niepotrzebnie. Spróbować. No trochę jeszcze tutaj. Mam jakieś skille? Dodatkowe punkty? Mam w running. O! Movement speed i dodge chance after standing still for short. To bym chciał. W bieganie. Będę szybciej biegał. Świetnie. Punktów nie mam na bicie. Szkoda. Na takie rzeczy. No nie mam, mam tylko na gardening to jeden to przyznane już. A wszędzie pusto już. Spróbujemy tego bossa jeszcze raz. Kurczę, z tymi wszystkimi statystykami, co teraz mam. Kurczę, boję się trochę, że je... No dobra, spróbujemy. Najwyżej zginę i tyle. To na minutę. To jem i to jem. Wziąłem? I bijemy bossa. Thank you.
mi się zepsuł ten? O kurczę, zepsuł mi się. Ajajaj, nie udało się. Przez moment nacisnąłem shift i zacząłem walić pochodnią, nie? Niech to szlak. Ale coś mam. Let's slime figurinę. Nie wiem, co dostałem. Co to jest? Pewnie jakiś... Ach... Och, nie udało się. Szkoda. Szkoda. Co to jest, to red slime figurinę? Czy ja to mogę... To jest do jedzenia? Co to jest? Czy ja to mogę postawić gdzieś? Aha, to jest figurka tylko taka. Chyba tak. Takie trofeum chyba do postawienia. Idziemy sobie zwiedzać. Tutaj trafiliśmy w miejsce, a zaraz, to było tutaj u góry. Chodźmy zobaczyć jeszcze ten Ancient Ruins, czy te ruiny. Może gdzieś niedaleko coś będzie ciekawego też. To kopmy dalej gdzieś tutaj. O, tam coś widzę, że jest. Tam jest koniec świata, widzę bok. Czyli tam jest zejście do tych jaskini. Do tych jaskini... do tych jaskini z gliną, o. A tutaj mamy złoty kwiatek. Wiesz, nie złoty, tylko... O jena, przepraszam cię. Dobra, dobra. O, tutaj jest coś... Nie, tutaj są jeszcze skrzyneczki jakieś, bardzo dobrze. To się przekopiemy jeszcze do tych skrzyneczek. Okej. Okay. Tutaj łopatka. Możemy zobaczyć, co tam wyskoczy nam. Weź slime. Nic nie ma w skrzyneczkach? Coś wypadło. Coś wypadło. Bomba. Bardzo dobrze. Kolejne skrzynki. Bardzo dobrze. O, mamy cynę jedną. Mamy bombę. Bardzo fajnie. Cyk, skrzyneczki. No to będziemy je kosić. Fiber jakieś. Różne śmieci. Copper necklace jakiś. Dobra, bierze, biorę, 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 biorę. Okej. Okej. Wiecie, chcę zebrać, poszukać jakieś ciekawe rzeczy. Copper Cross Necklace, Critical Hit Chance. No proszę, jak pięknie. Mamy dwa takie same. Więc dobrze. Zobaczmy, czy tutaj możemy, tak jak w Terrarii, sprzedawać rzeczy. Tutaj nie wiem, czy możemy tam przejść. Tutaj chyba nie ma przejścia. Coś tutaj mamy do kopania, więc będziemy kopać. O, mamy miedź. O, i się rozwaliła mi. Dobra, dobra. Niech tam jest. Co to za... ciekawe. Czy ja mogę sobie... Co to jest? Nie wiadomo. Przejście jakieś? Nie. Nic takiego. Dobra, dobra. To wracamy. A to jeszcze mogę wykopać. Bone Creole. Co to jest? Valuable Jewelry. Może będziemy mogli sprzedawać kiedyś takie rzeczy. Kto wie? No dobra. Wracamy w takim razie do siebie, naprawić sobie
Kilof. Muszę sobie wziąć sztabki. Naprawić. Odłożyć sztabki. Pyk. I połączyć wszystkie rzeczy, które się da. Tutaj nic. Tutaj coś tam się dało. Tutaj nic. Tutaj mogę przepalić cynę. Te rzeczy będę musiał gdzieś schować. O, jedzenie mamy, proszę, proszę. Daję fooda. Mamy bomby. Tutaj jeszcze mogę sobie te ciekawe rzeczy powkładać. Aha, jeszcze bary jakieś porobić, jak się skończy sztabka cyny. Ok. To niech robi te. A my te sztabki cyny przerzucimy. Tutaj mam już 5 ich. Także jest dobrze. Mam 13 ironów. Świetnie. Czyli co my możemy zrobić nowego? 8 cyny potrzebujemy. 5 cyny, slajmy do Alchemy Table. Będziemy mogli... Jest! 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 Alchemy Table. Wiecie, co to znaczy? Alchemiczny też stół, że będziemy pewnie potrzebować, ale też... szkła, co? Slajmy. Mogę Alchemy Table zrobić. Co tu jeszcze mogę? Pointer's Table. Colorful Brushes. Nie chcę. Brushes. Railway. Carpenter. To są mniej ważne. Ironwork. Ale to. To chcę. Słuchajcie. Mamy alchemiczny stół. Ja będę musiał bazę całkowicie rozbudować. Przebudować ją teraz. Bo ja nie wiem, gdzie go mam postawić. No i brawo ty! Teraz możemy postawić te rzeczy, które rozwaliliśmy. Pyk! Świetnie. I reszta rzeczy to trzeba tutaj pouzupełniać. Dobrze, wrapy się przydadzą tu. Haczkę można już oddać. Chociaż nie, bo muszę zrobić miejsce do... muszę zrobić miejsce do przecież... Do czego? Do ogródka, prawda? To możemy tutaj dołożyć, to możemy tu położyć. To na razie tu. To na razie tu. Płotek też na razie ułożymy. Ogródek, to gdzie my ogródek zrobimy sobie? Tutaj? To daleko do wody, ja muszę w ogóle drzwi inne wejść, z innej strony zrobić jeszcze. Też tak mi się wydaje, że powinien drzwi zrobić z innej strony jeszcze tutaj. No dobra. Bo się zablokowałem. Ten płotek trzeba rozwalić. On jest niepotrzebny, bo ja nie mogę biegać wtedy do góry. I tędy na razie mogę przebiegać zawsze do góry, jak będę potrzebował, tak? Dobra. Starczy. Ja wiem, najważniejsza rzecz. Teraz to moi drodzy, zobaczyć, jak to działa. A więc mamy Healing Potion, Slime i Hardberry. Proszę, jak pięknie. Enrage Potion, Slime i Larva Meat. Larwy Meat nie mam. Melee Damage wzrasta. Armor, Stone Skill, Car Rock. Car Rock, nie mamy czegoś takiego. Bomby, Crude Bomb,
Ale to możemy robić. To możemy robić. Od razu sobie zrobimy kilka. A więc to. I co on chciał? I slajmy. Trzeba tych slajmów ubijać dużo. Więc zróbmy sobie 4. Na przykład bomby to się przydadzą. Zamiast haczki, bo haczkę zaraz odłożymy. To trzeba odłożyć. To się przyda do jedzenia. Dobrze, idziemy zrobić gdzieś ogródek teraz. Tutaj sobie zapuściłem drewno. Ale wydaje mi się, że to by było najlepsze miejsce na ogródek teraz tutaj. Teraz by tylko larwa mit była potrzebna. Karlok. Gdzie to Karlok? Pewnie w biomie, gdzie są... Wiecie co? Kusi mnie. Zrobimy tak. Czy jak ja zrobię sobie drugi kill off? Chciałbym iść do tego biomu. Do tego, gdzie kopałem ten metal. Tą skałę. Wiecie co? Dajcie mi moment. Ja tam pobiegnę i zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Dobra, jestem już w tym miejscu i zaczynam kopać i szukać nowych rzeczy, nowych zabawek, nowych miejsc. Może świeci się u góry. Tam coś się świeci u góry. To będę kopał w tą stronę teraz do góry. I ja wiem, że to jest żmudne takie oglądanie, jak ja kopię. Więc po prostu widzimy się, moi drodzy, za momencik. To jest żelazo. Na razie nic ciekawego nie odkryłem. Cały czas kopię tak długo, aż mi się zepsuje mój kill off. Ale to praktycznie tylko zbieramy z żelaza cały czas. Nic nowego. Jeszcze dostałem jakiś punkt skilla. Night Vision. Albo że mogę dostać dodatkowy or. Albo Night Vision. Więcej widzę, tak? Nie wiem, co jest mi. 5% szans tylko, ale chyba Night Vision damy. I kopiemy dalej. Jak widzieliście, Forgotten Ruins się pojawiły mi. Więc nie wiem, co to jest, gdzie ja jestem. Ale chcę zobaczyć, czy jakiś... O, tutaj coś... Oj, się zepsuł właśnie mi. Ale piasek mogę kopać, także... Zaraz sobie posadzimy tutaj... O, pochodnie. Pobijemy piasek. Może jeszcze jakieś przejście się znajdzie. Chyba nie. Koniec. Musiałbym to... Tutaj już jest przepaść jakaś znowu. Forgotten Ruins. Słuchajcie, moi drodzy, no to... Ja wracam... To jest tylko sam piasek. Ale tutaj są już kamienie, no właśnie. Wracam do bazy. I przyjdziemy tutaj później.
Zrobię sobie, naprawię sobie. No chyba, że pobawimy się takim. Ale nie, on zajmie mi tu lata, żeby zbudować. Dobra, słuchajcie, ja biegnę do bazy, naprawię sobie pickaxe i wracam tutaj znowu. Dobra, jestem z powrotem w tym miejscu. I teraz albo się przekopię, troszeczkę przekopię się w tą stronę. Nie wiem, którą ścianę kopać. Bo chciałbym zobaczyć... Tak, tu jest przepaść już. Tak. Tylko jakby może przez tą przepaść przeszedł gdzieś dalej z mostami. Kto wie. Kopiemy w tą stronę, zobaczymy, czy tam coś znajdę. Na razie jest ciemno. Ja nie wiem, gdzie my jest. Czy jest tutaj coś ciekawego, czy nie. Jest inna muzyczka w ogóle. Mam nadzieję, że będę mógł gdzieś fajne miejsce trafić. Zbiorę to żelazo. No i teraz nie wiem, czy iść na północ, czy iść na południe, na zachód. Bo nie wiem, dokąd się dokopię. O! I pusto. No muszę przejść przez tą rzekę chyba. Przez tą przepaść. Ale nie mam żadnych... Co? Zobaczmy, czy ja mogę postawić crafting table tutaj. I czy mogę sobie zrobić mosty. Mogę. Dobra. Bardzo dobrze. Od tej pory będę z crafting table chyba chodził zawsze. Postawimy sobie most. I zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Kurczę, nie wiem. Tu jest ściana. Są ściany. O, przeszliśmy gdzieś. No ale to tyle, nie? I co, więcej nie ma? No dobra, będę już chyba tak się robił po prostu, że będę kładł sobie ten crafting table i budował więcej mostów. Zobaczymy, dokąd pójdziemy. Nie wiem. Pełno tych mostów mam, ale... Gdzie ja... Żeby jakieś pokazały się... Tunele. Ale nic nie ma takiego. Wszędzie trzeba kopać. Bo tutaj jest pustka już. No dobra. Postawimy. O, i wiedziałem, czy się zepsuła się. No właśnie. No trudno, moi drodzy. Trudno się mówi. Ja powinienem chyba na wyprawę nosić ze sobą chyba naprawiarkę i workbench. I chodzić na wyprawy. Właśnie tak przygotowany. Dobra, moi drodzy, ja wracam do domu w takim razie i widzimy się za moment przy domu. Dobra, jestem w domu. Biorę sobie, naprawię mój kill-off po raz już dzisiaj chyba trzeci, tak? Albo i więcej. Mamy więcej tego żelaza, więc możemy go wrzucić. Niech się przepala. No i faktycznie ja będę z tym workbenchem chyba chodził, z żelazem, z miedzią.
i z naprawiarką i po prostu w ten sposób będę sobie radził. Tak mi się wydaje, że to jest najlepszy motyw. No okej. Dobra, moi drodzy. To chyba tyle na dzisiaj sobie myślę. Ładnie nam, ładny odcinek, dużo eksploracji, trochę walki z bossem, oczywiście przegranej, ale była. A więc na razie tyle. Dostałem jakiś jeszcze skill na bieganie. Więc sobie next rank movement speed after running consistently for a short duration. Albo dodge, może na dodge damy tym razem. Nic innego nie dostaliśmy punktów, nie. Dobra. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. Trzymajcie się, moi drodzy. Ciepluteńko. Do następnego odcinka. Pa, pa.